Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic as a Jedi Consular. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się odizolować od Lorda Vivikara kolejnego mistrza Jedi, pana Feina, oraz także jego córkę, co ciekawe, bo jak się okazuje, ma on córkę i ona również jest Jedi, co jest ciekawe, nie powiem. I także w sumie osobiście, za pośrednictwem oczywiście hologramu, spotkaliśmy się z Lordem Vivikarem. Przynajmniej wiem, jak on już wygląda. Tak czy siak, chodźmy użyć naszego holoterminalu, no i musimy o tym powiedzieć dla Rady Jedi. O tym, że wiemy, jak wygląda Vivikar, no i będziemy musieli go jakoś odnaleźć, ale w jaki sposób, to jeszcze nie wiem. Tak czy siak, chodźmy i użyjmy holoterminalu. I've just received Bellowyn's report. I'm so glad Lorana Fane is shielded and well. Thank you for my daughter's life. I have to go to her. Did you manage to learn anything more about Lord Vivikar, the Plague Master? He claimed that he was once a member of our order. I'm listening. So this scarred man who healed Lorana Fane is Lord Vivikar. Amazing work, Jedi. Still no leads on how to find him, but we do know more about his plague. Hopefully we can put that information to good use. Unfortunately, we now have the chance. Two more Jedi Masters have now gone silent. In their last transmissions, both Masters said, "The darkness is coming." One Master was on Alderaan, the second on Tatooine. You must go to these worlds and investigate, quickly. I will do everything in my power to help. Thank you. I know you will. May the Force be with you on Tatooine and Alderaan. Good luck. Po cichu liczyłem, że polecimy na Hoth, ponieważ tam będziemy mieli naszego towarzysza, z kim będzie można się związać. Ale no cóż, trudno. Skoro teraz tam nie polecimy, to nie. Potem zdecydujemy, czy na Alderaan, czy na Tatooine, bo nie wiem szczerze, zależy co będzie na niższy level. Tak czy siak, na razie chodźmy, pogadajmy z naszymi towarzyszami i zacznijmy od Qui-Zena. You don't need to purge anything. This sense of shame is all in your mind. The Scorekeeper's Herald should witness such an act of reverence. No proszę, czyli ojciec Qui-Zena umarł gdzieś na Tatooine, chce mu złożyć jakiś hołd i mu chyba swoje punkty, jakby pokazać czy przekazać. Tak więc, no jak najbardziej to zrobimy, czemu nie? I to będzie jedna z niewielu rzeczy, jakie zrobimy na Tatooine, jeśli chodzi o questy inne niż quest główny, ale tak, jeszcze w ogóle to sobie wyłączę na Narshada, bo mi się nie chce, żeby to się pokazywało. No i pogadajmy z Tyranem. Just one moment, Jedi. Holiday's latest viral safeguards need to upload. Quite a weighty update this week. Mm-hmm. Someone's been busy. I should give this my full attention. Good night. Ah, Holiday. You are unique indeed. You and Holiday clearly care for each other. My affections are all-encompassing, Jedi. Though Holiday is special, her former owner never appreciated Holiday's potential. That's a hut for you. Holiday's last owner was a hut, then? Glorzo, his name was. He collected rare technology, but he thought Holiday was just a novelty hologram. Imagine. I made a generous offer.
but some scavenger had already struck a deal for her. So, Glorzo saw the chance for a little fun. What happened then? Glorzo proposed a contest. The scavenger and I would head into the Val asteroid field, hopefully surviving more than 2 minutes. The first to bring back a stone from the Rukabi Major asteroid would win Dear Holiday. I hear approaching Rukabi Major is suicidal. There's too much debris around it. I had the last laugh. Clever piloting is no match for knowing certain navigational algorithms. I got the stone, returned days before the scavenger, and exchanged it for Sweet Holiday. So you heroically rescued Holiday from the grip of a cruel hut and won her heart. Someday it'll make an excellent holo novel. Still, this is all past. And you, my Jedi, have provided a most invigorating change for my usual activities. Dobra, no wiecie, no wiem, że on nie jest opcją romansową, ale... Czemu nie? I didn't realize my company was so stimulating. Indeed. Who knows what ideas you may inspire? No okej, okay, spoko. Także trochę pogadaliśmy o tym, jak on wszedł w sumie w posiadanie Holiday, no jak oni się generalnie może bardziej poznali. Może nie mówmy tak, że Holiday jest jego własnością. Dobra, lecimy na Tatooine chyba, bo tam też chciał Qui-Zen polecieć, ale i tak, zobaczmy sobie. Tatooine jest na 24-28, a Alderaan jest na 28-32, czyli oczywiście lecimy na Tatooine, na rodzinną planetę tego, kto nie lubi piasku. Także, no, a tam jest dużo piasku, taki przypadek. Tak czy jak, też postaram się właśnie odnaleźć tego ojca Qui-Zena. Ale przede wszystkim kolejnego mistrza Jedi. Jedi, the Council sees you've arrived on Tatooine. Good. We can't waste any time. Tatooine is a vast desert world where survival is often precarious. Master Eris Vassen, one of the Jedi's best cultural explorers, was there when he dropped out of contact with the Council. What exactly does a cultural explorer do? The Jedi Council relies on people like Master Eris to develop relationships with the varied cultures of the galaxy. He can understand and adapt to even the most strange and violent societies. If this illness has claimed him, it would be a great loss to the Jedi Order and threaten the groups he was sent to study. Any idea where I should begin my search? Eris hired a guide to help him navigate Tatooine's treacherous deep desert and make contact with its residents. One of Master Eris's last reports was that his guide had developed the sand rot, an illness caused by prolonged, repeated desert exposure. The guide's name is Rowan Denk, and he is currently recuperating at the Dreviat Outpost Medical Center. He's your best lead. What if Rowan Denk can't help me? This is your investigation, to handle as you see fit. Work quickly. Master Eris is vital to the Order, and if he has this plague, well, you, more than any of us, know what that means. No dobra, tak więc mamy jakiś punkt zaczepienia. On wynajął chyba jakiegoś przewodnika, żeby mu pomógł tutaj w jakichś poszukiwaniach, po prostu, żeby pomagał mu się poruszać po Tatooine. No i on jest naszym punktem zaczepienia, do niego mamy się udać, żeby dowiedzieć się, co z tym mistrzem ewentualnie się stało. I będziemy raszować questy główne, chyba nawet się nie zatrzymam, żeby chociaż posłuchać tego, co mają do powiedzenia NPC-ci, którzy chcą nam dać jakieś questy główne związane z Tatooine. Bo naprawdę nie chce mi się. Naprawdę mi się cholera nie chce. Tak więc będziemy cisnąć teraz wątek główny. Zapewne dopóki tam level mi się chociaż nie zrówna z planetą, a to wtedy ewentualnie trochę zrobimy, żeby znowu sobie ten level podbić, tak żebyśmy mogli sobie spokojnie grać dalej i nigdzie nie mieć żadnych problemów. Po prostu. Tak, czekamy, aż nam się gra zaczyta. Okej. No i co? No i idziemy w takim razie. No i nie wiem za bardzo, co mogę teraz tutaj popowiadać. Nie chcę robić cięcia, bo zapewne ten gościu jakoś daleko się od miejsca spawnu naszego tutaj nie znajduje. No ale jeszcze zobaczymy. Też tutaj do mnie pisze parę osób oczywiście na Facebooku i dobrze było, jakbym odpisał, ale to odpiszę jak nagram, ewentualnie w jakiejś przerwie, jak będzie jakiś dialog czy coś. Dobra, jesteśmy w spaceporcie, musimy zapamiętać, że to był nasz hangar, tak just in case. I w ogóle trzeba zapamiętać lokację tego hangaru, bo ona nie zawsze jest oczywista i czasami jest problem, żeby znaleźć, o,
Mamy tutaj chyba jakichś aresztowanych ludzi. Przynajmniej to by wyglądało. No i mamy też questy główne związane z Tatooine, ale jak mówię, nawet nie będę się zatrzymał, żeby je przyjąć chyba. Znaczy... Właśnie zastanawiam, przyjąć czy nie przyjąć. Dobra, przyjmijmy, jak będę miał ich za dużo, to będę po prostu odrzucał, tak więc zobaczmy. Hi, sorry to interrupt. My name's Fowler. I was told you might be passing through. I represent the Republic here. Since we don't get many Jedi, I thought we could meet. I think we should talk. Get my meaning? I can spare a few moments to hear you out. Here's the thing. I'd rather not do this by holocommunicator. I've got a little, embassy in downtown Anchorhead. Swing on by. I promise you it's worthwhile. You're playing it awfully vague. Look, if you're not interested, I'm not gonna force you. But this isn't some local trouble. This is bigger. Follow out. No dobra, czyli mamy się spotkać z tym jakimś Fowlerem. Ma dla nas coś, nie wiem co szczerze. I on tu pewnie jest, tak, on jest w Anchorhead. No już mnie zaciekawiło, bo nawet nie wiem co byśmy mieli dla niego zrobić, cholera. Iść tam czy nie iść? Dobra, jolo, bo mnie to zaciekawiło szczerze. Zaciekawiło mnie to co on by chciał nam... To czego od nas chce. To aż bym się spróbował dowiedzieć. A, dobra, idziemy. Już zacząłem biec, to w sumie tylko to Anchorhead jest zajebiście duże, cholera. To jest trochę problematyczne. Cholera, no cóż, trudno. Troszeczkę będziemy musieli się nabiegać, żeby zrobić te wszystkie zadania, jakie tutaj mamy. Niestety Tatooine to są głównie pustkowia, co nie jest zbyt miłe. W ogóle te mapy są za duże w tej grze. Ja nie mam bylego pojęcia, po kiego grzyba tutaj taka wielka mapa, skoro... Praktycznie nic tutaj nie ma. No, jakieś tam grupki przeciwników, ale no... Naprawdę nie interesuje mnie zabijanie takich małych grupek przeciwników, a tylko muszę się nabiegać. No rozumiem, że to bardziej monumentalnie wygląda czy coś, ale... Ale i tak, trochę denerwuje. Tu moglibyśmy sobie jakiś punkt szybkiej podróży w kantynie odblokować, ale już jebać, bo mi się nie chce za bardzo. Szczerze. No i już jesteśmy prawie na miejscu. Może nie jakoś tak bardzo blisko, ale... Ale bliżej niż dalej. No i nie mam znowu o czym mówić, w ogóle dobrze byłoby sobie przejrzeć wiadomości, bo jakieś mamy zawsze tam dodatkowe pewnie kredyty, ewentualnie jakieś itemy, jak dobrze pójdzie. I dobrze by naprawdę było sobie znaleźć handlarza speederami, bo cholera. No właśnie, tutaj Starship Upgrades, Requires... Gdzieś tu może będzie Steam's Vendor, Specialty Goods, Crew Skill, Modificators... Cholera, no nie widzę tutaj nigdzie. No i dobra, chodźmy... Zobaczmy, czego ten gościu od nas chce. Pewnie tutaj jeszcze będziemy musieli trochę pobiegać, bo wątpię, że on będzie gdzieś tutaj stał. Tak jest, musimy zejść gdzieś niżej. Tak więc chodźmy, zobaczmy. Rozumiem, to jest ambasada Republiki, tak? Chyba, coś takiego pisało. Ale niestety na czasie nie mogę tego sprawdzić. Tak, jest ambasada Republiki, no spoko. No ciekawa ta ambasada, tak pod ziemią, tak czemu na czerwono są światełka, nie wiem. Tak czy siak, no chodźmy i pogadajmy z tym gościem, który tak bardzo chciał się z nami spotkać. I czemu tu mamy czerkę? A to ciekawe. Czyli pewnie będziemy walczyć z czerką. No dobra, chodźmy, zobaczmy. Leave me alone! I haven't done anything to you! You stole corporate documents, Canis. Zerka doesn't take industrial sabotage lightly. Contact. Subject is a Jedi. What are your orders, sir? You know the drill. No survivors, no leaks. This lust for violence will be your undoing. Open fire! No proszę. Tutaj widzę czerka raczej się nie lubi z Jedi, no co jest oczywiście... było już wiele razy pokazywane między innymi w Kotorze. Użyjmy sobie piorunów na niego, żeby szybciej go zdjąć. Łojebane, ale jakiś taki żywotny był strasznie. O, to ciekawe. No ale dobra, okej, udało się, tak więc pogadajmy z tym gościem, którego nam się w sumie udało ocalić. I pytanie, gdzie jest ten gościu, z którym myśmy się mieli spotkać, bo zdecydowanie go tutaj nie ma. Is it safe? Are they dead? Why are those people attacking us?
It's... Well, they were... Sorry, I've got to... Just keep breathing. Okay. My name is Camus Orton. I used to be an accountant. My company sent those men to kill me. It's a Zerka Corporation severance package. What happened in here? Come on, Camus. You know how I feel about corpses in my workspace. You were supposed to be here. You swore I'd be protected. Sorry, Camus. As an official Republic representative, I have to at least look like I'm being diplomatic with the locals. You're the man I spoke to earlier. Care to explain? Huh. I take it you saved Camus? Thanks. You're probably catching on that we're a bit understaffed, and that I'm not really a bureaucrat. It took you a month to tell me that. This is a Republic Strategic Information Service project, a covert operation. It's a major assignment. Mystery, corporate scandal, and incredibly dangerous tech, with a lot of lives on the line. You could make all the difference. Seems the Force has brought us together. Give the Force my regards, then. This all started when Camus forwarded some Zerka Corporation documents to his local Republic security office. Now, we've been watching Zerka a while. They buried a lot of scandals, done a lot of dirty deals, but this was something special. The documents were mixed in with old expense reports. They described a billion-credit research facility for the study of a Type 7 device. Type 7 device being Zerka shorthand for a device capable of eliminating a planetary population. A corporation has a weapon that can destroy a planet. Destroy a planet? Or maybe just kill everyone on it. Makes a difference to the right kind of megalomaniac. Turns out they abandoned the project decades ago. We're lucky to know the facility was here on Tatooine. So Camus and I came to find whatever doomsday device Zerka had and keep them from burying the evidence. And us. Why would Zerka leave behind such an expensive project? From what we could find, sounds like the device went haywire, and Zerka bailed rather than try and clean it up. Now, clues to Zerka's operation have been extremely hard to come by. Impossible, as a matter of fact. We've got one avenue left, but it's too dangerous for Camus or me. An old compound Zerka used as a staging area. What's in the compound? After Zerka left, the compound was taken over by a gang of Gamorrean raiders who, I discovered, don't appreciate visitors. Still, judging by these dead guys here, we might be able to push past the Gamorreans and search Zerka's old storage archives, gather any data left. That seems simple enough to me. Be careful. Finding the files that Zerka left in that compound is important, but don't get killed. Couldn't have said it better myself. No dobra, czyli to nie jest jednak ambasada Republiki, tylko mamy tutaj jakąś tajną operację służb wywiadowczych Republiki. No i generalnie czarka miała mieć niby jakąś broń zdolną, albo zniszczyć całą planetę, albo zabić wszystkich na planecie, jednak ten projekt porzuciła. Nie wiadomo w sumie do końca ze względu na co. Ale mielibyśmy zbadać jakieś, odzyskać jakieś stare dokumenty, które by to potwierdzały. No wiadomo, no czarka jest skorumpowana jak cholera, ale ciągle nie ma na nią chyba jakiegoś takiego mocnego haka, który pozwoliłby wyeliminować ją tutaj z gry w galaktyce. W każdym razie, nie wiem, czy się tym zajmiemy. W sumie, no, ciekawy nawet quest. Może. Jednak widzicie, to jest najgorsze, ja się nie umiem powstrzymać, bo jednak niektóre questy mogą być ciekawe. No nie wiem, zobaczymy. Myślę, że będziemy mogli to troszeczkę zrobić. No, tym bardziej, jeżeli to gdzieś będzie tam po drodze. A po drodze w teorii powinno być. Zobaczymy, jeżeli mi się dalej ten quest nie będzie podobał, bo póki co wprowadzenie jest ciekawe. No to najwyżej po prostu sobie poprzestaniemy jego wykonywanie. No a teraz mamy się udać tu. Teraz tak, bo ja będę nagrywał za chwilę jeszcze jeden odcinek chyba. Także raczej bym nie używał punktu szybkiej podróży. A zresztą Jolo. Anchor Head tutaj. Jolo tam. I tak zdąży mi się może, zanim będę potrzebował drugi raz odładować, to tam. Bo to ma cooldown z 20 minut, tak więc. Jeszcze na koniec ewentualnie następnego odcinka, który będę nagrywał, to sobie będę mógł. Użyć tej szybkiej podróży. Tak więc dobra, lecimy tutaj, tak jak mówiłem, w ten sam sektor, żeby również zrobić ten quest główny związany z Tatooine. A właśnie, ciekawe właśnie jeszcze gdzie to jest. Czy to jest gdzieś zaznaczone? Chyba jest. Tylko no dobrze by było, żeby Qui-Zen się tam z nami wybrał, a niekoniecznie Cedrax w sumie. No bo to też to akurat bardzo musiał wykonać, bo questy dla kompanów są zawsze moim zdaniem ważne, tylko to jest gdzieś pewnie w innej lokacji. No spoko.
Tu w ogóle mamy... A, Mos Eisley, okej. Okay. Tu mamy Anchor Head. Okej, okay. The Dune Sea. O, jest to gdzieś tam, dopiero daleko jest ten quest dla Quasana, to gdzieś tam pewnie pod koniec dopiero. No dobra, spoko, ale to w takim razie tak. Tutaj mamy co? Dobra, tu chyba mamy zadanie związane z naszą klasą, tak więc chodźmy tutaj. No i zobaczmy, z kim będziemy mieli do czynienia i co nam ciekawego powie odnośnie mistrza, którego szukamy. Tyrants, damn tyrants, the lot of you. Treating a grown man like he's a baby. Like he can't take care of himself. For a man who's supposed to be ill, he certainly is vociferous, which is to say, loud. Lie down, Delk, and quit roaring. I swear, a Ranko with heartburn would make less noise than you. I'll make as much noise as I want. Hey, Jedi! You a friend of Master Eris? Get Darth Nurse here off my back, will you? Master Eris is exactly the reason I've come to talk to you. You two can talk, but don't let him fool you into letting him walk, Jedi. He's got the sand rot, and bad. That man breathes in a little sand, and after 20 years guiding folks through the desert, he suddenly can't make decisions for himself. What's it you wanted to know about Master Eris? We believe Master Eris is very ill. I'm listening. Jedi plague? Begging your pardon, but I don't believe it. Sure, maybe some masters, but not Master Eris. He's the brightest, most level-headed guy I ever met. These Jedi Masters are among the Order's best. That's what makes this plague so serious. Look, you want to talk to him? You're welcome to it, but I'm telling you, he's just as sane as you or me. When I left him, he was in the desert with them annoying little Jawas. Really impressed him how they managed to survive out there. I'll go talk to these Jawas, then. They're friendly folk, the Jawas. Even if they don't understand the meaning of the words private property, if Master Eris isn't still with them, I'm sure they'll help you find him. No dobra, tak więc mamy punkt zaczepienia. On podróżował z jakimś tym transporterem Jawów, tak więc być może oni nam pomogą odnaleźć go, bo zapewne go tam nie będzie. I to jest to zadanie, a tu mamy zadanie z tą Czerką i z Tatooine. I ono jest w sumie dosyć blisko, no to kurczę, żeby było nie pójść zrobić. Tylko tak, czy tu jest gdzieś jakiś vendor speederów, medical service, team vendor, cholera. Muszę sobie gdzieś zobaczyć na internecie, gdzie znaleźć vendorów tego właśnie pojazdu, bo takie bieganie po Tatooine to będzie masakra. Autentycznie, będzie naprawdę masakra. No dobra, ten kawałek akurat tutaj mogę się przebiec, no jakbym miał gdzieś tam do tych Jawów biec. Boże, przecież jest chore. Naprawdę trzeba będzie znaleźć jakiegoś vendora. Mam nadzieję, że gdzieś na Tatooine jest, też pytanie gdzie wtedy. Jeżeli tam nie w tej głównej lokacji, gdzie był Spaceport w Anchor Head, no to... Może być problematycznie. W każdym razie idziemy tutaj w kierunku mniej więcej jakichś tutaj farm, które chyba zostały zajęte przez Gamoran, czyli te takie, wiecie, grube świnie, które były na przykład w pałacu Jabby. Dokładnie. Oj, to ciekawe, Czerka z nimi współpracuje tak jakby. No dobra, spoko. Poradzimy sobie. Raczej spokojnie. Ała, przytygnął jeden. Aż ty jeden gnoju, już mnie ogłuszył. No dobra, disturbance w takim razie, okej. Okay. O wow, ktoś mi przyszedł z pomocą. A to ciekawe. Ciekawie nie odpaliła nam się misja bonusowa, tak więc jebać zabijanie tych tutaj panów. A ewentualnie może tamer w kojka rzucić. Powalczyć trochę na dystans. Tak, o z góry. Raczej mamy sporą przewagę. Okej. Okay. Ten ktoś mnie chyba leczy. No spoko. Nie ma problemu, i tak tu mamy stare arenę, tak więc pójdziemy sami. No i tu już zapewne będziemy mieli misję bonusową, uznając życie. Oczywiście musiałem chyba... A nie, dobra, trafiłem na szczęście. Już myślałem, że nie trafiłem tym Earthquake'iem, to byłbym naprawdę niepocieszony. I tutaj już mam misję bonusową na zabijanie tutaj ludzi Czerki i Gamoran. Tak więc oczywiście to będziemy robić. Wow! Jabaka mnie przyciągnął normalnie. No spoko. A pójdźmy sobie Earthquake'a, w sumie nie wiem po co tak naprawdę. A jednak tak wam powiem, pojedyncze walczyć z tymi droidami dosyć ciężko jest.
kiedy mi nie pomaga za bardzo Cedrax. Jednak, kurczę, Quaizen jest trochę lepszym wojownikiem, ale z kolei Cedrax jest dużo bardziej rozmowny. A tak więc będziemy biegać z Cedraxem. Jednak, jakoś sobie mam nadzieję poradzę z tym, żeby tutaj sobie jakoś tutaj radzić. Dobra, włączmy sobie Heroic Moment, żeby go jak najszybciej pokonać. Dzięki temu będziemy mogli szybciej pójść dalej. I tu jeszcze mamy jednego pana, Brutala jakiegoś. A tak więc możemy wpalić w niego kolejny atak z naszej puli fajnych ataków, że tak powiem. Z tego naszego Heroic Momentu. No i dobra, okej, to tyle. Nice, także misja bonusowa również wykonana, tu zapewne będzie ich jeszcze trochę więcej, no dokładnie, ale być może przejdziemy sobie obok. Tak jest. No i mamy tutaj jakichś dowódców Czerki, tak więc chodźmy i zobaczmy. So what do you say? Do we have a deal? Marvelous. I had absolutely no idea what you just said, my indelicate friend, but marvelous. Sir, intruders! Well, you don't look like you're part of Shurg's little Gamorrean clan. Are you a Zerka Corporation? Oh, indeed. So let me guess, you're here because of Camus, hmm? That little rat does know how to squeak. Of course, I can't have you interrupting my deal. I'd murder you myself, but that's just not possible right now. Let's not let this fall to violence. I'm sure we could avoid a fight, but... let's not. The rest of you can deal with this interruption. I'll be in touch later. No dobra, to w takim razie walczymy. No niestety skończyło się na przemocy, bo ludzie tutaj niezbyt chcą nie walczyć z Jedi, co jest w ogóle dziwne. Ała, który mnie tak skubaniec ogłuszył? Da fuk. To było ciekawe, ale spoko. Poradzimy sobie bezproblemowo tutaj z tym panem, okej. O, i 30 level przy okazjonalnie, spoko. Tak więc dobra, spróbujmy odzyskać te dane w takim razie i powstrzymać tego gościa Szczerki, który chciał je zdobyć, przehandlować z Gamorreanami. No dobra, zobaczmy, co to będzie w ogóle. Czy tak po prostu mamy je sobie wziąć, czy coś tu się jeszcze wydarzy? Nie, tak po prostu sobie je weźmiemy i musimy wrócić do tego pana agenta SIS, który nam zlecił to zadanie, czyli pewnie wróci się do Anchor Head, a nie bardzo chce mi się to robić. Tak więc zobaczymy jeszcze. Tylko mówię, no potrzebuję speedera, żeby tu się jakkolwiek sensownie po tym Tatooine poruszać, bo tak biegając to daleko nie zajdziemy generalnie. Wydaje mi się. No dobra, na razie spróbujmy stąd tylko wyjść. No i chyba pobiegniemy w kierunku tych Jawów, bo i tak nie mam szybkiej podróży, a narobimy sobie dwa razy takiej drogi, gdybym się wracał tutaj. Najgorzej, że się muszę do kompletnie innej lokacji jeszcze przenieść. Kurczę. Czy tutaj wskoczę? Wskoczę, okej, dobra, bezproblemowo. No to chodźmy w takim razie przez tony piasku w stronę mniej więcej tamtego transportera Jawów. Wow, widać go na horyzoncie, a to ciekawe. No dobra, to słuchajcie, wiecie co? Ten odcinek w sumie pomału powinniśmy już kończyć, mam 28 minut, tak więc zrobimy go krótszego, a ja w tym czasie sobie dobiegnę na miejsce. Tak więc cóż, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.